pamiętacie, w ostatnim odcinku już Vlogmasu, ta krótka seria na moim kanale, mam nadzieję, że pomimo tego, że była krótka, przyniosła Wam trochę uśmiechu, trochę wiedzy, czy to z fitnessu, czy to z lifestyle'u. Mam nadzieję, że też giveaway'owe prezenty do Was dotarły. W dzisiejszym Vlogmasie zabiorę Was do polskiego sklepu Wangi. Zobaczycie, jak robimy zakupy na święta, jak staramy się tą polskość przenieść tutaj do Londynu. Potem w wigilijny poranek zabierzemy Was ze sobą na takie fajne śniadanie do ciekawej restauracji oraz pójdziemy na łyżwy. A pod koniec Vlogmasu otworzymy resztę okienek w kalendarzu adwentowym. Zapraszam do oglądania. Polskiego sklepu zrobić zakupy na święta. A że mieszkamy w takiej dzielnicy Londynu, gdzie mało brakuje, gdzie mało jest takich polskich sklepów, to właśnie musimy się przejechać lekko. Ale ja mam dzisiaj wolne, więc postanowiliśmy sobie wyruszyć na wycieczkę. A ja mam lekcję jeszcze jeżdżenia samochodem, bo rzadko jeżdżę, a bardzo lubię. Się kończy, więc się będziemy widzieć już w domu. No, wydaliśmy 100 funtów. No, gdzieś tak, około 100 funtów. Około 100 funtów. Więc myślę, że jak na 4 siady jedzenia na całe święta, bo naprawdę nie... jak to powiedzieć? Nie powstrzymywaliśmy się, prawda? Posuwaliśmy wszystko, co chcieliśmy. Płatki gryczane, jakieś ciasta, rzeczy na rosołek, pierniczki, składniki na pierniczki. Tak. Jesteśmy pod Buckingham Palace i coś się dzieje, więc postanowiliśmy przystanąć, bo nie wiem, o co chodzi. Mieliśmy iść do Sky Garden na śniadanie, ale byliśmy ogólnie metra. Widzimy, że ludzie się zbierają i coś się dzieje, więc postanowiliśmy zostać. Okazało się, że tam nie będzie jakaś królowa, myśleliśmy, że sobie królowa przyjdzie, ale tam po prostu będzie zmiana warty. Dopiero 11, więc to jest jakieś 40 minut, więc nie chcieliśmy marnować 40 minut wigilii na coś takiego. Więc zrobimy parę ujęć tutaj i idziemy coś zjeść. Widzimy się na kawce. Słuchajcie, robiliśmy sobie jeszcze zdjęcia i to jest ta straż, która tam leci. Dawaj, dawaj na zooma. Zoom, 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 zoom. To jest to, na co wszyscy ludzie czekali.
Kasia. The smell of the big Christmas tree in the square. Here comes the... Dobra, donieśliśmy miejsce na kawę i wchodzimy tam. Poranek po Londynie się przedłużyła i na łyżwy też nie weszliśmy, bo nie było wolnych miejsc czasowych, ale zrobiliśmy fajne fotki, zobaczyliśmy jak to wygląda. To lodowisko ogólnie na zdjęciach wydawało się, że jest większe, ale też miało w sobie taki klimat. Dobra, ostatnia część, kalendarz adwentowy. Otwieraliście ze mną w poprzednim filmiku 19 okienek, więc dzisiaj otworzymy ostatnich 5. Więc zabieramy się za 20. To jest... Więc tutaj mamy balsam do ciała, czereśniowy. W pierwszym okienku tego kalendarza był właśnie płyn pod prysznic. I to jest balsam. Bardzo ładnie pachnie, jak takie właśnie czereśniowe drzewka. I... Zobaczymy jak się rozsmarowuje. Cudownie pachnie, jak takie drzewko czereśniowe. Dobra, w 21 okienku mamy krem, chłodzący krem do rąk z werbeny, tak jak właśnie mieliśmy te poprzedni balsam i tak samo było też mydło z werbeny, które możecie zobaczyć w poprzednim vlogmasie właśnie z unboxingu kalendarza. Lecimy z następnym, 22. Mam takie masowe otwieranie kalendarza, po prostu super. Ups. Myślę, że to jest takie połączenie balsamu pod prysznic i żelu pod prysznic, który jednocześnie umyje i ładnie natłuści Waszą skórę. I to do połączenia będzie razem z tym takim mydełkiem migdałowym, które mieliśmy w poprzednim okienku. 23 okienko. Jest to krem do nóg, krem do suchych nóg. I ma w sobie 15% olejku i pachnie jak takie połączenie brzoskwini z takimi jakimiś ziołami. Także stopy do akcji. I 24 okienko, ostatnie, słuchajcie, na dzisiaj. Zbliżamy się już do końca. O! Co mi się podoba, to jest woda toaletowa. Bodajże w siódmym okienku było mydło, którego nie otwierałam, bo mówię, otwarłam już poprzednie 3 i nie chcę otwierać następnego. O, jaka ładna! Taka fajna! Powiedziałabym, że jest to takie połączenie
słodkiej lawendy z truskawką i może szafran. Tak, i na pewno tu też jest szafran. Właśnie to był ostatni składnik, którego nie mogłam tutaj wyczuć. Ok, więc na tym zakończymy ostatni odcinek Vlogmasa. Mam nadzieję jeszcze raz, że Wam się podobał. Zostawcie łapki w górę, komentujcie w komentarzach u dołu, jak spędzacie święta, co myślicie o tych kosmetykach i nie wiem, cokolwiek Wam się kojarzy fajnego ze świętami. Zostawcie dole, zostawmy tą dobrą energię na kanale. I w całym tym jeszcze zamieszaniu Vlogmasu zapomniałabym o najważniejszym. Chciałabym Wam złożyć życzenia serdecznych, wesołych, zdrowych i rodzinnych świąt. Jeżeli spędzacie je z rodziną, naprawdę docencie to, bo nie każdy może spędzić święta ze swoją rodziną. I no i tyle. Widzimy się w następnym filmiku. Do usłyszenia. Cześć!